Śniadanko? Smacznego, proszę wilka! No co ty myślisz, moja droga, że ja mógłbym tego małego tak... No... Nie wystarczy, że pożarłeś jego tatę? Przez ciebie ta biedna sierotka nic nie wie o świecie. Jego ojciec nie zdążył go niczego nauczyć. Zaledwie stąd wyjdzie, a natychmiast coś go pożre. No do tego to nie musi nawet wychodzić. Dobra, żartowałem. Wszystko przez ciebie. Dlatego musisz go wszystkiego nauczyć. Lekcja numer 3. Nie ufać obcym, tak? Dobrze. Co dobrze? Powtórz. Powtórz. Nie ufać obcym, powtórz. Nie, wiem. Nie ufać obcej owcy. Nie ufać obcym. No daj spokój z tym zającem. A skąd wy wiecie o zającu? I no jak to skąd? Od Wolfa! Wolfi, ja to mogę wytłumaczyć. No. A co tu tłumaczyć? Był zając, nie ma zająca. No, ale ja jestem! Czy ja mam kleszcze? Nie wiem, nie przedstawiły się. Kleszcz! A to mój kolega też kleszcz. Miło mi poznać kleszczu i też kleszczu. Zajączek. No. Tak, ma wilk kleszcze. Co? No to zdejmij je, słyszysz? Zabierz je stąd nam! Powiedz mu, niech się tak nie kręci! No to niech się odczepią! To niech się nie kręci! To się odczepcie! To się nie kręci! No! Co noc wilki wyją do księżyca, bo wiedzą, że kiedyś staną się jego częścią. Małą plamką na księżycu. Widzisz? Widzisz te plamki? To wszystko to wilki? No, o, ta duża to dziadunio, a ta mała po prawej zezowata to kuzyn Kostek. No. To pięknie umierają te wilki. A jak umierają zające? Najczęściej przez pożarcie. Co? Nie, przez otarcie, tak. A one się tak ocierają, no, a potem znikają. Co? Nie, pojawiają się jeszcze później, ale jako liście na drzewach. Naprawdę?